wszystkim. Dała radę. I to było najtrudniejsze przeżycie chyba w życiu, jeśli chodzi o zmieleniami i historię. Na filmiku samego Upsaila. Zaliczyłam atak paniki na górze. Wciągnięto mnie z powrotem, żeby mnie spuścić ponownie. 10 minut filmiku i 2 minuty upsailingowe. Tak mniej więcej. W momencie, kiedy już się przekroczy tą straszną barierę, tę straszną barierę progu, po którym się trzeba posunąć, prostować nogi i rzeczy sobie schodzić, to się okazuje, że wcale nie jest tak źle, jest całkiem przyjemnie w zasadzie nawet. Więc w sumie za pierwszym gzymsem bawiłam się nieźle. Do pierwszego gzymsu miałam poczucie, że umieram i robię to wielokrotnie w ciągu sekundy. Więc już wzywałam matkę własną na pomoc. Tak, tak, ciebie. Jakbyś to oglądała kiedyś przypadkiem. Wzywałam już na pomoc wszystkie świętości świata. Wzywałam na pomoc prawie że polityków PiSu, więc już naprawdę było kiepsko. Tyle. No, też bym to zrobiła, ale nie mogę, więc... Ty jeszcze poczekasz parę lat. Zresztą ty miałaś ostatnio skoków wystarczająco dużo. I wyskoków. Ale i tak chcę coś zrobić. W każdym razie dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli w tej zabawie i prosimy o jeszcze, bo jesteśmy dopiero w połowie drogi do celu. Szpital, ten tutaj w tle za nami, nie wiem czy widać, widać. Najukochańszy szpital. Tak, najukochańszy szpital, o, proszę bardzo. Czeka na Waszą pomoc, czeka na wsparcie, a będziemy mieć możliwość z okazji kontaktu bezpośredniego z przedstawicielami fundacji, która działa przy szpitalu, informować na bieżąco, co się z tym pieniędzmi później stało. A Pan, dziękujemy bardzo.